Witam moi kochani bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 8 listopada. Także zaczynamy od kart Tarota. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i zaczynamy. 8 listopada. Jakie tutaj energie na ten dzień 8? Dziewiątka pucharów. Bardzo dobry moment na to, abyśmy poświętowali. Możliwe zaproszenia różnego rodzaju, czy to, moi drodzy, do restauracji, czy na jakieś przyjęcie, czy też będziemy przyjmować u siebie w domu kogoś, tutaj gotowanie, czy też, moi drodzy, świętowanie, dobre jedzenie w gronie najbliższych, czy przyjaciół, czy też rodziny. Jest tutaj, moi drodzy, zwycięstwo w tej karcie. Jest zwycięstwo nad własnym życiem, świętujemy sukces. Tutaj mamy szansę na to, żeby otrzymać jakieś deklaracje, możliwe, że słowne, nawiązać jakiś kontakt miły, odnowić jakąś znajomość. Tu dużo naprawdę w tym życiu już osiągnęliśmy i oczywiście możemy się cieszyć z naszych wyborów, z naszego życia, z naszych relacji przede wszystkim z ludźmi. Są powody do radości różnego rodzaju. Każdy z nas będzie świętował na swój sposób i będzie się cieszył życiem i będzie się tutaj weselił i radował. Także, moi drodzy, może być nawet w środku tygodnia, a może być impreza. No dobrze, kochani, tutaj uważajcie, mogą być dolegliwości w zdrowiu związane z uchem wewnętrznym. Także uważamy na dietę, oczywiście, no wiadomo, uważamy, chcemy coś dobrego zjeść, tak? Ale może tutaj być przesyt, za dużo jedzenia czy też picia. To tylko taka uwaga i oczywiście, moi drodzy, taka rada do tej karty, do tego dnia, rada i wyjaśnienie. Tu może być, moi drodzy, wiadomość o jakimś święcie. Możemy otrzymać list, SMS w tych czasach, mail, bądź też różne wiadomości na różnych społecznościowych portalach i tak dalej. Tak jak wiecie, mogą być różnego rodzaju ciekawe, moi drodzy, zaproszenia, moim zdaniem. Także dobre wiadomości, po których będziemy czuć się dobrze, tak? Te wiadomości będą bardzo pozytywne. Także, moi kochani, bardzo Wam tutaj gratuluję i, moi drodzy, nam wszystkim oczywiście. I oczywiście świętujcie, cieszcie się życiem, bo życie naprawdę szybko ucieka. Pamiętajcie o tym, żeby naprawdę doceniać każdą chwilę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.